prawnuk idzie w ślady pradziadka, dziadka i ojca. W rodzinie Wasilewskich zamiłowanie do wędkowania trwa od lat. Michał to przedstawiciel czwartego już pokolenia, które lubi spędzać czas nad wodą. Dwunastolatek to prawnuk Konstantego Wasilewskiego, założyciela i pierwszego prezesa koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łuków Miasto. To właśnie jego pamięci poświęcony był memoriał rozegrany 16 i 17 kwietnia nad zalewem Zimna Woda. Wędkarze rywalizowali w ramach spławikowej ligi kół okręgu lubelskiego. Dla Michała start w Łukowie nie był najszczęśliwszy, a on sam nie krył rozczarowania słabym połowem. Tak średnio, no bo mało ryb. Parę okoni, wzdręgi, płotki i dwa krąpie. Synowi cały czas kibicował tata. Niestety tego dnia pogoda nie była łaskawa, zwłaszcza dla młodych wędkarzy. Szczególnie uciążliwe warunki są, bo zaczął wiać boczny wiatr, co do wędkowania na metodę skróconego zestawu jest bardzo uciążliwe. Wymaga dużej siły fizycznej, a przy wędce, która ma ponad 10 metrów, to jest ciężko ją utrzymać. Mariusz Wasilewski od lat mieszka w Warszawie, ale do Łukowa zawsze wraca z radością, ponieważ ma stąd miłe wspomnienia. Do dziś pamięta, jak dziadek Kostek zabierał go na rybę. Na wieprzu zawsze łowiliśmy, lubiliśmy łowić. Na rzece wieprz. Blizocin, okolice Blizocina, pierwszy, drugi Blizocin. Bardzo często było w ten sposób, że pokazywał miejsce, mówił, gdzie jest głębiej, gdzie jest płycej, gdzie powinno się tę wędkę zarzucić, jak przytrzymywać zestaw i tak dalej. Organizatorem wędkarskich zmagań było koło PZW Łuków Miasto. Przez dwa dni 30 seniorów oraz 6 juniorów, m.in. z Lublina, Bork, Kocka, Roguźna, Świdnika i Łukowa, walczyło o główną nagrodę. Klasyfikację młodzików wygrał Mateusz Jaremek z Lublina, który miał 3 punkty sektorowe i złowił niecałe 6 kg ryb. Jaki jest przepis na wędkarski sukces? Po prostu dobre miejsce miałem, bo zamykałem, no i dobra znęta. Michał Wasilewski był 6 wśród młodzików. Natomiast w grupie seniorów bezkonkurencyjny okazał się Sławomir Jódź ze Świdnika, który miał 2 punkty sektorowe i prawie 11 kg złowionych ryb. Drugie miejsce zajął Mateusz Wciseł z Roguźna, który miał 3 punkty sektorowe oraz 10,3 kg ryb. Ostatnie miejsce na podium zajął Sławomir Witek z Kocka, który zdobył 5 punktów sektorowych i prawie 9 kg ryb. Z bardzo dobrej strony pokazał się Mateusz Staniak z Łukowa, który po paru sezonach przerwy wrócił do spławika i zajął 4. miejsce. Krzysztof Krystecki z koła PZW Łuków Miasto zapowiada, że wiosna i lato będą bogate w wydarzenia wędkarskie, szczególnie w okolicach Dni Łukowa. Ja już dzisiaj serdecznie zapraszam mieszkańców naszego miasta, bo w dniach 26-29 zobaczymy inne wędkarstwo, troszeczkę organizujemy ogólnopolską olimpiadę dzieci i młodzieży.